Ta porada pochodzi aż z 1938 roku, a w latach 60. wyewoluowała do postaci ze słowem stupid, z przecinkiem lub bez. Kluczowym elementem skutecznych negocjacji jest prostota. To także zasada normalnej komunikacji międzyludzkiej. Negocjatorzy muszą się wzajemnie rozumieć, bo tylko to daje podstawę do zbudowania atrakcyjnego porozumienia. Długie wywody, nawet słuszne, bywają oczywiście nudne i zwykle tylko w jednej niewielkiej swojej części dotyczą tego, co ważne dla rozmówcy. To tak, jakby kupować bilet na pociąg i musieć wysłuchać informacji na temat sposobu zasilania trakcji elektrycznej. Między innymi z niechęci do skomplikowanych treści bierze się także powszechna wśród mężczyzn niechęć do czytania wszelkich instrukcji obsługi. Kobiety czytają instrukcje częściej. Dbałość o łatwe zrozumienie znana jest w biznesie pod skrótowcem KISS. Keep it short and simple. Czyli dbaj, aby było krótko i prosto. Ta porada pochodzi aż z 1938 roku, a w latach 60. wyewoluowała do postaci ze słowem stupid, z przecinkiem lub bez. Szczegularzy zachęcam do sprawdzenia. O prostotę w negocjacjach można zadbać nomen omen prostymi metodami. Jedna z nich to oczywiście przygotowanie. Trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć. Zbyt proste? Każdy wie? Czy aby na pewno? Negocjatorzy zwykle rozumieją przedmiot swoich negocjacji. I to jest właśnie poważne utrudnienie. Chcąc ten przedmiot przedstawić, opisują go zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, czyli wyczerpująco. A to już komplikuje przekaz. Przy tej okazji zachęcam do prostego ćwiczenia. Najpierw przygotuj swoją możliwą wypowiedź negocjacyjną. Może to być oferta, może być to opis warunków finansowych, mogą być to oczywiście przewagi techniczne. Przedstaw tę informację sobie w lustrze, na głos, w wypowiedzi trwającej dokładnie 30 sekund. Teraz skróć ją, najpierw do 20, a w trzeciej próbie do 10 sekund. 10 sekund to około 20-30 słów. Tak przygotowana wypowiedź jest już odpowiednio prosta. Oczywiście, jeśli używasz prostych słów. O użyciu trudnych i skomplikowanych słów możesz przeczytać w opisie tego odcinka. Inna dobra metoda to zaakceptowanie niedoskonałości uproszczenia. Nie oferuj i nie żądaj perfekcji. Dążenie do perfekcji, do wyjaśnienia już na wstępie wszystkich aspektów, także tych niekorzystnych, bardzo utrudnia zrozumienie. Nie ma potrzeby obawiać się niedoskonałości. Jeśli komunikat nie będzie doskonały, partner negocjacyjny na pewno poprosi o wyjaśnienie. Kolejna metoda na upraszczanie to koncentracja na wynikach. Zrozumienie korzyści bardzo ułatwia zrozumienie całości. Każda wypowiedź, każda wskazówka, każdy argument musi kończyć się konkluzją lub jednoznacznie wskazywać na rezultat. W każdych negocjacjach metod i obszarów upraszczania jest o wiele, wiele więcej. Warto ich poszukać, rozpoznać je i wykorzystać na własną korzyść. Michał Anioł, patrząc na blok marmuru, powiedział, że rzeźba jest już gotowa, wystarczy odrzucić zbędny materiał. Podobnie jest z komunikatem negocjacyjnym. On już jest, negocjator go zna. Wystarczy teraz odrzucić to, co niepotrzebne. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.